Siema, tutaj Bartek z kanału Badaj Mi 10 i chciałbym dzisiaj Wam przedstawić unboxing modelu HPI Savage zakupionego z drugiej ręki. Według opisu był używany dość mało, a jak jest w rzeczywistości, zaraz się okaże. Przyszedł on w pudełku od wersji 3.5, ale mam nadzieję, że jest trochę inny w środku. Ok, na start widzę, że dostałem ekstra 2 podgrzewacze. Butelkę do paliwa, ale jest chyba przez korkę i bo bardzo dawno temu było paliwo. Zostawione w butelce. Widzę zacieki. Dobra. Może na czarną godzinę się przyda. Następnie stary kontroler TF3 z teleskopową antenką. Zatem chcę oko wyzuwać. Przeczytałem numer 2 na opisie baterii. Mam stara technologia. Oryginalny HPI filter powietrza i jakiś tajemniczy worek, o którym też nie było mowa w opisie modelu. Zasięgę zaciskowa. Ładowarka do podgrzewaczy. Wygląda na nieużywany, no ale zobaczy się w przyszłości. Następnie jest sprężyna do zaczepienia wydechu do silnika. I jakiś worek z częściami. Zobaczmy dokładnie, co jest. Cztery większe body clipsy. Flatbell z dwoma łożyskami, 15 ząbków, wygląda na mało używane, mało są ząbki strzepane. Koło zamachowe, przyklockowe, mały klucz, jedna śrubka chyba do skręcenia tego i sprzęgło z trzema klockami i 6 sprężynek, 3 grubsze, 3 chudsze i śruba do skręcenia całości, a sprzęgło jest dobrze,
krótki od sprzęgła. Wyglądają na mnówkę. Fajnie, fajnie, to się przyda, to się zawsze przydaje. No i dobra, nadeszła pora na sprawdzenie modelu. I oto jest. Oto model. Jak zauważono liście wcześniej, jest on bez silnika. Rura wydechowa jest. Zbiornik paliwa jest. Zdejmiemy pokrywę od baterii, żeby wszystko widzieć. I teraz widać tak. Jest stary odbiornik. Od Fatuba FP-R122JE. Czyli jest od innej firmy. Ciekawe, czy będzie działać. Serwo na gazie i hamulcu jest inne. Jest Tower Pro MG995. Jest, widzę, jest pakiet, ten magazynek, mam 4 baterie, oczywiście wsadzę od razu 6V, mały pakiecik, a na skręcie serwo jest to samo, Tower Pro MG995 Digital High Speed. Gębatka, no tu widać już zużycie, ale nadal spoko pociągnie. A, spokojnie pochodzi. Jest to wersja dwubiegowa, jest to wersja X4.6, czyli ten już dość nowy. Podwozie jest to tego nowego typu. Kubki od Dogbonsów widać, że są jeszcze w super stanie. Chyba naprawdę nim długo nie jeździł. Opony są inne, nie są te standardowe, to są Dogbons, ale strasznie miękkie, napompowane powietrzem. Naprawdę bardzo, ale przyczepność mają naprawdę, no super. Roll cage. Widać ślady użytkowania, ale naprawdę jest spoko. A jak w zbiorniku paliwa? Nie widać żadnego sypu. Czyli paliwa nigdy nie zostawią na dłuższy czas. To nic. Teraz znajdę jakieś baterie do kontrolera plus baterie do modelu i sprawdzimy, czy serwa działają. Okej, okay, tak, tylko bo podłączałem. Włożyłem pakiet 30V 1600. Tak, wszystko jest ładnie podłączone. Wykonujemy pierwszy test. Lekko odwrócę, żebyście dobrze widzieli serwo. Gaz. Hamulec. Thank you.
chyba tyle. Teraz wezmę kamerę, blisko pokameruję go. Ale widzę, że to będzie fajna przygoda. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji kanału i zapraszam do moich innych filmów. Na razie. Pretend to be fine, and honesty takes up time.